Witam w tych pięknych okolicznościach przyrody. Spotkaliśmy się tutaj po to, aby na trwałe, na stałe wpisać ten przepiękny obiekt na wszystkie mapy turystyczne, nie tylko naszego pięknego regionu, jakim jest Małopolska, ale myślę, że będzie to jedna z ważniejszych atrakcji turystycznych w naszym pięknym kraju. Chciałbym przywitać gości. Bardzo serdecznie witam pana posła Marka Sowę. Dzień dobry. Bardzo gorąco witam pana gospodarza pięknego miasta Krynica-Zdrój, pana burmistrza Piotra Rybę. Witam również pana Pawła Maślankę, zastępcę burmistrza miasta Krynica-Zdrój. Witam również przedstawicieli Rady Miasta. Dzień dobry. Jest również z nami dzisiaj ksiądz Jan Pipka. Dzień dobry, witam serdecznie. Chciałbym powitać gestora tego miejsca, pana Sławomira Rusinka. Witamy pięknie. Witam również prezesa zarządu Ośrodka Słotwiny Arena, pana Adama Gawrona. Piękne brawa. Dziś z nami cały zarząd. Witam również członka zarządu, pana Macieja Szymańskiego. Brawa. Witam przedstawicieli instytucji turystycznych. Witam wszystkie służby. Dziękujemy za przybycie. Witam również, przepięknie witam, naszych partnerów, architektów, budowniczych tego obiektu, którym należą się przepiękne brawa. Bardzo o nie proszę. Cieszę się również, że jest to punkt otwarty, w sensie będziemy przecinać wstęgę, natomiast cieszymy się, że nasi goście, turyści mogą z nami tutaj być, mogą spacerować i też serdecznie zapraszam państwa tutaj do współuczestnictwa w tym wydarzeniu. A teraz chciałbym poprosić o zabranie głosu pana Sławomira Rusinka, właściciela Ośrodka Słotwiny Arena. Słuchajcie, trudno coś, dzień dobry wszystkim, witam. Trudno coś powiedzieć, głos się łamie. Ja powiem tylko tak, kolejny raz dziękuję wszystkim tym, którzy przyłożyli do tego rękę, że to powstało. Jak to mówią, budowali, zbudowali. Po to się tutaj znajdujemy. Ja dziękuję bardzo serdecznie wszystkim. Piękne brawa. Bardzo dziękujemy. Zapraszam tutaj do mnie członka zarządu Ośrodka Słotwiny Arena, pana Macieja Szymańskiego, i proszę o kilka słów. Dziękuję bardzo. Ja również z tego miejsca chciałem podziękować wszystkim miłym gościom za przybycie, za uczestniczenie w otwarciu tak wspaniałej budowli. Tak jak szef to mówił, budowaliśmy i zbudowaliśmy. I z tego miejsca chciałem podziękować wszystkim pracownikom firm współpracujących, firm zewnętrznych, jak również pracownikom spółki Arena, którzy masę pracy tutaj włożyli, żeby tą wspaniałą budowlę uruchomić i żeby służyła naszym gościom. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Chciałbym poprosić teraz pana burmistrza Piotra Rybę o zabranie głosu. Ja, proszę państwa, oczywiście zacznę od gratulacji panu Sławkowi, całej ekipie Słotwin Arena, projektantom. Naprawdę mamy przed sobą epokową inwestycję, jeżeli chodzi o rozwój turystyczny Krynicy. Jestem przekonany, tak jak pod końcem lat 90. gondola otwierała pewne pokłady, których wcześniej nie było. Arena, mam nadzieję, żywię głęboką wiarę, że kolejnym wielkim krokiem będzie budowa toru saneczkowego, że ta oferta Krynicy będzie kompletna, będzie dawała naprawdę mocny impuls rozwojowy. Deklaruję dobrą współpracę oczywiście ze Słotwinami we wszystkich kampaniach promocyjnych, w różnych eventach, wydarzeniach. Przygotowywane przez nas trasy rowerowe oczywiście obowiązkowo będą przechodziły obok wieży, bo to jest coś, czym się Krynica musi chwalić. Jest to coś wspaniałego, coś robiącego bardzo duże wrażenie. Także jeszcze raz serdecznie gratuluję. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Proszę ze mną zostać, panie burmistrzu, bo teraz nastąpi uroczysty moment, mianowicie
podpisanie listu intencyjnego o współpracy pomiędzy miastem Krynica-Zdrój a ośrodkiem Słotwiny Arena. Ten list intencyjny traktuje o współpracy przy promocji produktu turystycznego. To słowo produkt może nie jest najlepszym słowem, niemniej jednak jesteśmy silnym graczem na rynku naszego kraju. Zapraszam pana burmistrza, zapraszam pana Macieja Szymańskiego, członka zarządu ośrodka Słotwiny Arena. Piękne brawa. Bardzo dziękujemy. Teraz chciałbym poprosić księdza Jana Pipkę o poświęcenie naszej ścieżki wieży widokowej. Zapraszam. Teraz przyjmijcie błogosławieństwo poprzez ikonę Matki Bożej. I niech tutaj pozostanie i niech szczerze to miejsce. Szczęść Boże. Bóg zapłać, pięknie dziękujemy. Szanowni Państwo, mamy dla Was miłą niespodziankę. Wystąpi teraz dla Was nasz przyjaciel, wybitny akordeonista i bandoneonista Wiesław Przątka przed Państwem. Szanowni Państwo, Krynica-Zdrój ma swoją wieżę i Paryż ma swoją wieżę. Także ja teraz chcę zaproponować coś francuskiego. Wals francuski Indifference, Tony Murena. Thank you.